Teraz poproszę panią Karolinę, później pana i później pana. Tak, to jest pani Karolina Wigura z Kultury Liberalnej. Jeszcze raz. Ja chciałabym, żeby coś wybrzmiało, bo mam wrażenie, że być może się niewystarczająco jasno wyraziłam, kiedy słuchałam słów pana premiera później, to miałam takie wrażenie. Musimy oddzielić tutaj dwie kwestie. Jedna kwestia to jest dokument akta i oczywiście cała dyskusja na temat dokumentu akta. Druga dyskusja dotyczy społecznych protestów. Ja bym postawiła taką tezę, że ta sytuacja społeczna, z którą mamy dzisiaj do czynienia, wynika z tego, że obywatele mają potrzebę konsultowania i mają wrażenie, że ta potrzeba nie jest spełniona. Stąd moje pytanie, bardzo konkretne, na przyszłość o sposoby konsultowania. I jeszcze tylko jedna sprawa. Panie premierze, konsultacje to nie negocjacje. Obywatele nie oczekują, że po konsultacjach zmienicie państwo zdanie. Obywatele oczekują dyskusji merytorycznej na temat waszych planów i oczywiście rozumiemy to, że inaczej konsultuje się umowy międzynarodowe, inaczej prawo krajowe. To jest wszystko zrozumiałe. Dlatego pytanie bardzo konkretne na przyszłość.